Hejt jest ostatnio bardzo modnym słowem, zwłaszcza w internecie. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest i jakie konsekwencje za sobą niesie? Czy wiemy, co kryje się za hasłem mowa nienawiści? O tym wszystkim porozmawiam dziś z panią Tatianą Konończuk. Dzień dobry. Psycholog oraz terapeutką z Pisza. Bardzo dziękuję, że przyjechała pani do nas mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, dlatego nie podamy sobie rąk, a tak jak mogą państwo zauważyć, siedzimy w bezpiecznych odległościach. Przejdźmy zatem do meritum i zacznijmy może od najprostszego, choć może najbardziej oczywistego pytania. Czym jest hejt? No właśnie, o hejcie się bardzo dużo mówi, natomiast tak nie do końca wszyscy wiedzą, o co tak naprawdę chodzi. Jest to zjawisko polegające na tym, że osoby wyrażają swoją nienawiść, wrogość, ośmieszają inne osoby, bardzo często właśnie w internecie. Oczywiście hejt nie dotyczy tylko internetu, ale ponieważ internet jest bardzo popularny, więc teraz to jest bardzo proste, żeby kogoś właśnie w ten sposób potraktować. Mówimy o hejcie wobec pojedynczych osób, ale również stosowany jest wobec osób w pewnych grupach, na przykład wobec obcokrajowców, wobec osób, które mają inny kolor skóry, inną orientację seksualną, inną religię, czy nawet inne poglądy polityczne. Właściwie każdy może stać się ofiarą hejtu. Mówi pani, że hejt może dotknąć każdego. Czy zatem wiemy, kto najczęściej kryje się po drugiej stronie? Jakie osoby są hejterami? No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ hejterem może zostać każdy. My jako ludzie mamy w sobie geny agresji. One nam pozwoliły przeżyć w toku ewolucji. Natomiast jesteśmy wychowani, tak? I w drodze wychowania socjalizujemy się, wiemy, że nie należy robić krzywdy drugiej osobie. Tak przynajmniej powinno być. Natomiast chodzi o to, czy jesteśmy w stanie zrobić drugiej osobie krzywdę, czy potrafimy to zrobić, to już jest kwestia naszego charakteru, naszej osobowości. Taka agresja była zawsze. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, na murach na przykład szkoły były napisy w stylu Kaśka jest głupia. To też był rodzaj hejtu, tak? Wtedy nie było internetu, nie było takiej możliwości, natomiast ktoś, kto pisał jakiś napis na ścianie, musiał się wykazać pewną odwagą cywilną, żeby to w ogóle zrobić. Natomiast dzisiaj jest to o wiele łatwiejsze, dlatego tego hejtu jest dużo więcej. Kiedyś nie było tyle tej przemocy, bo mówimy prost, tak? Hejt to jest rodzaj przemocy psychicznej. Nie było tego tyle w dawnych czasach, teraz jest go o wiele więcej. Czy uważa pani, że to, że obecnie hejt spotykamy na każdym kroku, spowodowane jest łatwym dostępem właśnie do internetu, że hejterzy mogą kryć się pod każdym pseudonimem? Zdecydowanie tak. Hejterzy mają wrażenie, że są bezkarni, mogą w każdej chwili napisać coś obraźliwego na drugiego człowieka i mają takie poczucie, że nic im za to nie grozi. Jakie są przyczyny, co może skłonić kogoś do tego, żeby w ten sposób odgrywać swoje emocje na kimś innym? Myślę, że to zależy od człowieka. Są osoby, które są na tyle tchórzliwe, że nie potrafią pewnych rzeczy załatwić wprost oko w oko z drugą osobą. Natomiast łatwiej jest im to zrobić właśnie przez internet, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z grupami hejterów, czyli jeżeli na przykład przeciwko jednej osobie z klasy, ze szkoły zwraca się ileś osób, bardzo łatwo jest dołączyć. 10 hejtuje, ja sobie też użyję, a co mi tam? Wtedy jest to dużo łatwiejsze. Bardzo często spotykamy się z pojęciem hejtera, ale również z pojęciem trola internetowego. Czy pomiędzy tymi dwoma nazwami możemy postawić znak równości, czy jednak są to pojęcia zupełnie różne? No są to pojęcia różne. O ile w hejcie mówimy o tym, że osoba chce skrzywdzić w jakiś sposób osobę hejtowaną, o tyle troll to jest osoba, można powiedzieć, że to jest taki łobuziak internetowy. Nie osoba przemocowa, ale łobuziak, czyli po prostu narobić szumów na jakiejś stronie. I troll to jest osoba, która wchodzi na stronę, na przykład na stronę feministek i stwierdza, a ja uważam, że wszystkie kobiety mają swoje miejsce przy garach. I wtedy zaczyna się burza. Troll to jest osoba, która chce
włożyć kij w mrowisko, chcę zburzyć spokój na danej stronie, chcę zrobić zamieszanie. I czym więcej tego zamieszania jest, czym więcej jest odpowiedzi różnego rodzaju, tym większą ma satysfakcję. Jest takie określenie nawet nie karmić trolla, czyli jeżeli gdzieś jesteśmy na jakiejś stronie i widzimy, że taki wpis się pojawia, najlepiej jest na niego nie reagować, jeżeli troll nie widzi tej reakcji, no to wtedy po prostu odpuszcza. Tak? Natomiast najczęściej jest tak, że przy dużych jakichś forach internetowych jest sporo uczestników i zawsze ktoś się znajdzie, kto się oburzy i powie co, jak ty mogłeś i tak dalej. No i to jest właśnie to, na czym zależy trollowi. Znamy już przyczyny hejtu, wiemy, kim jest hejter. Przenieśmy się teraz na tą drugą stronę, czyli do osoby hejtowanej. Co dzieje się w jej umyśle? Jakie są konsekwencje dla osoby hejtowanej? Dokładnie to samo, co się dzieje u osoby, która doznaje przemocy. Hejt jest najczęściej działaniem długofalowym, to nie jest pojedyncze działanie i w momencie, kiedy taka osoba jest hejtowana, obniża się jej nastrój, obniża się jej poczucie wartości, może nawet doprowadzić to do pewnych problemów zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach osoby hejtowane również próbują popełnić samobójstwo i chyba to jest ta tragedia największa, z której sobie nie zdają hejterzy, do czego mogą tak naprawdę doprowadzić u osób hejtowanych. Jak możemy pomóc osobie, która doznaje tego typu przemocy? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że osoba hejtująca jest osobą słabą i tchórzliwą. Kryje się pod nikiem najczęściej, tak? Najlepiej jest hejtu nie brać do siebie. Oczywiście to jest tak łatwo powiedzieć, nie bierz hejtu do siebie. No jeżeli mnie to boli, jeżeli ja odczuwam jakieś emocje. Ważną rzeczą jest, żeby na hejt nie odpowiadać od razu. Jeżeli na przykład widzę, że ktoś coś napisał przykrego w stosunku do mnie. Nie odpowiadać na emocjach, nie odpowiadać agresywnie. Ponieważ no właśnie o to hejterom chodzi, żeby wywołać te emocje, żeby spowodować właśnie taką reakcję. Natomiast też nie każdy potrafi sobie poradzić z hejtem i ważne jest to, żeby szukać pomocy u osób, które mogą pomóc, tak? U osób, które są fachowcami, u psychologów, pedagogów czasami mogą pomóc w jakiś sposób poradzić sobie z emocjami, które się wiążą z hejtem. Mamy też linię dla dzieci i młodzieży, gdzie można, jest taki telefon zaufania, gdzie można uzyskać pomoc. Numer 116-111, bardzo ważny numer, warto go zapamiętać. I to jest telefon dotyczący wszystkich spraw, wszystkich problemów młodych ludzi, ale między innymi też to, jeżeli ktoś jest hejtowany, też może tam się zwrócić o pomoc. Oczywiście też trzeba brać pod uwagę, że na każdej stronie, na każdym forum, mediach społecznościowych jest administrator. Możemy pewne informacje, które się pojawiają na stronie, możemy prosić o ich zlikwidowanie, o zablokowanie konta, o zablokowanie możliwości dawania dodatkowych komentarzy, które są dla nas niezłośliwe, tak? Przykre. Czyli możemy walczyć z hejterami? Są jakieś regulacje prawne, które mogą nam pomóc, którymi możemy się posłużyć? Oczywiście, tak. Wbrew temu, co by się wydawało, hejt nie jest tylko chuligańskim wybrykiem. Jest to przestępstwo. Należy do cyberprzemocy. I my mamy już takie przepisy, ja sobie pozwolę tutaj przedstawić. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. I tutaj w tym momencie nie mówimy tylko o górnej granicy, ale też o dolnej. Czyli jeżeli ja spowoduję swoimi wpisami to, że ktoś będzie chciał sobie odebrać życie, ja po prostu trafiam do więzienia. I o tym trzeba pamiętać. Hejterzy nie są osobami zupełnie nieznanymi, nie są osobami zupełnie anonimowymi. Każdy komputer zostawia ślad. Te osoby są do namierzenia, a nie zawsze sobie z tego zdają sprawę. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Tatiana Konończuk, psycholog. Dziękuję. Do zobaczenia. Hejt bywa lekceważony lub uznawany za
okrutny żart nie mogący wyrządzić realnej krzywdy. Jest łatwym narzędziem manipulacji w rękach czujących się bezkarnie anonimów, zwłaszcza w sieci. Ale pora głośno powiedzieć, że hejt równa się nienawiść.